Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym jest 12 radnych, ale mamy kworum, możemy podejmować decyzję, jeżeli chodzi o uchwały. Także przejdę do przejęcia porządku obrad może dzisiejszej sesji. Porządek jest bardzo krótki. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwał. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów. I druga uchwała to jest zmieniająca uchwałę budżetową gminy Baranów na rok 2019. Punkt czwarty, sprawy różne. Punkt piąty, zakończenie obrad. Czy ktoś z pań i panów jest za tym, żeby zmienić ten porządek obrad, żeby coś wnieść? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania według listy. I tak, proszę Państwa, proszę o przegłosowanie porządku obrad. Pan Roman Bodych, jestem za przyjęciem porządku obrad. Pan Buczko Paweł. Jestem za przyjęciem. Pan Ciołek Jan. Za przyjęciem. Pan Fabisiak Grzegorz. Jestem za przyjęciem. Pan Konarski Witold. Tak. Pan Sadoś Stefan. Tak. Pan Skowronek Marcin. Tak. Pan Szymańczak Dariusz. Tak. Pani Wardziak Teresa. Tak. Pani Wiśniewska Agnieszka. Tak. Pan Ziąbski Jacek. Tak. Pan Rzaczkiewicz Mariusz. Tak. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Wyczytywałem tylko te nazwiska radnych, którzy są obecni na dzisiejszej sesji. Państwo pozwolą, że ja będę na siedzący prowadził, będziemy wygodnie. Proszę Państwa, w tym samym przechodzimy do punktu drugiego. Jest to przyjęcie, trzeciego, podjęcie uchwał. Pierwsza to jest w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów. Jak Państwo już wiedzą, spotkała się komisja. Proszę Państwa, tak. Notorycznie o tym zapominam, a myślę, że wszyscy oprócz mnie o tym wiedzą. Proszę Państwa, obowiązuje nas RODO tak zwane. Także kto z Państwa nie chce, żeby jego, czy nie pozwala to, żeby jego wizerunek został upubliczniony na dzisiejszej sesji, proszę o opuszczenie sali, bo te wizerunki będą upublicznione. To tyle, jeżeli chodzi o RODO. I proszę Państwa, idąc dalej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów. W dniu dzisiejszym spotkała się komisja budżetowa, która na ten temat obradowała. Proszę Panie Przewodniczący o stanowisko komisji. Tak jak tu Przewodniczący powiedział, w dniu dzisiejszym komisja dyskutowała na temat proponowanych zmian w uchwale budżetowej i ogólnie podjętym tematem obowiązkowym związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Tu Pan Wójt dość szczegółowo i Pan Skarbnik również powiedział, skąd się biorą te zmiany. Żeby tu już wcześniej troszeczkę rozmawialiśmy, żeby nie przedłużać, to stanowisko Komisji Budżetowej jest za. Nie rekomenduję przyjęcia tychże uchwał. Nie jest to jednogłośne. Było, dwie osoby się wstrzymały, dwie osoby były przeciwne, jedna była za przyjęciem. Także taka jest brak rekomendacji dla tych uchwał. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Jacku. Czy Pan Wójt, Pan Skarbnik chciałby coś tutaj, czy Pan Michał może w tej sprawie zabrać głos? Panie Przewodniczący, to może ja. Proszę bardzo. Uchwała jest na tyle wrażliwa i delikatna, że chodzi o podniesienie, znaczne podniesienie stawek cen za komunalne odpady. Lecz stoimy przed dylematem tego, żeby czy dzisiaj Rada podejmie decyzję o przyjęciu tych stawek na okres 6 miesięcy, a jest to stawka za segregowane odpady 27 zł, lub Rada podejmie być może decyzję o nieprzyjęciu tych stawek. Stawia to nas jako urząd, nas jako mieszkańców w bardzo niekorzystnej też sytuacji, dlatego że w tym okresie mieszkańcy, dopóki nie zostanie rozpisany kolejny przetarg, nie będą mieli odbieranych śmieci, ponieważ śmieci będą odbierane do końca miesiąca czerwca, tak trwa obecna umowa. I od miesiąca lipca, dopóki nie wynegocjujemy, a w zasadzie nie znajdziemy kolejnej firmy z lepszą ofertą,
to mieszkańcy będą musieli odwozić te odpady komunalne do PSZOK-u w Żyrardowie. Więc z tym, że tylko i wyłącznie mówimy oczywiście o segregowanych, mówimy o odpadach zielonych, mówimy o gruzie czy tym podobnych rzeczach. Natomiast te niesegregowane będą musiały być zatrzymywane na posesji do czasu podpisania takiej umowy. Wiem, że podjęcie tej decyzji i za, i przeciw jest bardzo, bardzo ciężkie, bo nikt z nas nie lubi podwyżek, nikt z nas jako tutaj podejmujących decyzje lubimy się chwalić, kiedy podejmujemy, kiedy coś zyskujemy i dostajemy lepszą ofertę. Natomiast no, tu stanęliśmy przed trudną sytuacją, mianowicie drastyczną podwyżką, która jest na poziomie ponad 150% do aktualnej ceny. Z tym, że należy zaznaczyć, że jesteśmy jedną z ostatnich gmin, która te ceny podnosi, gdyż w niektórych gminach te ceny były podniesione już od 1 stycznia, więc inni mieszkańcy ponoszą te koszty wyższe już przez ostatnie 6 miesięcy. Natomiast nasi mieszkańcy zaczną je ponosić dopiero od, zaczęliby je dopiero ponosić od 1 lipca. Również tutaj rozmawialiśmy i na komisji i chwilę przed, w sierpniu. Natomiast również rozmawialiśmy tutaj na komisji i na Radzie o tym, że jest, przetarg był rozpisany tylko i wyłącznie na okres 6 miesięcy po to, by przystąpić do przetargu długoterminowego w innej formule, formule unijnej, żeby spróbować zachęcić większą liczbę oferentów do przystąpienia do tego przetargu. Czy tak się stanie, nie wiemy, natomiast z naszej strony no, musimy też powiedzieć, że podejmiemy wszystkie możliwe kroki prawne do tego, by sytuacja, w jakiej jesteśmy obecnie, nie powtarzała się, bo jest to sytuacja, która powtarza się w każdej gminie. W każdej gminie tak naprawdę przystępuje jedna i tylko jedna firma do przetargu, co według mojego mniemania jest to jest możliwe o tym, że rynkiem podzieliły się firmy obsługujące miasta, gminy, dlatego te ceny są tak wysokie. To tyle, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Panie wójcie, chciałbym się zapytać, ile firm zostało zaproszonych przez gminę do wzięcia udziału w postępowaniu na wywóz śmieci? Tak oficjalnie, pismem, nie wiem, mailem, czymkolwiek. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby gmina występowała do tej pory do firm, które by miały przystąpić. Te wszystkie informacje są na biuletynie i przy pierwszym przetargu o tym, żeśmy nikogo nie informowali, natomiast przy drugim przetargu zadzwoniliśmy do sąsiednich miast, gdzie odbierane są śmieci, o tym, że taki przetarg mamy. Nie zostały podjęte żadne działania. Miast czy firm? No firm, w których mieszczą się tam, no, które obsługują sobie miasta, czyli chodzi mi o to, że do firm, które obsługują między innymi na przykład Żyrardów, to żeby było jak też najbliżej, no bo ktoś, kto obsługuje Płock, nie będzie się do nas się nie zgłosi, więc jak gdyby to miałem na myśli. Firmy, które są uczestnikami przetargów publicznych, mają, z tego co wiem, mają takie powiadomienia, które przychodzą na maila, SMS-owo, że na przykład gmina taka i taka ogłosiła przetarg. Firmy, które po prostu są dużymi firmami, które się szanują, mają coś takiego. Zresztą biuletyn zamówień publicznych daje im takie narzędzia, że oni to widzą. Oni to widzą po prostu. Tylko czasami jest tak, że nie chcą przygotować oferty. Ale też podjęliśmy decyzję tutaj, że no oprócz, nie korzystaliśmy z prywatnych portali, bo to do tej pory nie miało sensu. Natomiast widząc, co się dzieje, myślę, że będziemy przedstawiać nasze przetargi również na portalach prywatnych, które wiele gmin też z tego korzysta, więc i my będziemy z tych portali korzystać.
Ale to by nam dało, nie wiem, moim zdaniem dałoby nam jakąś informację, czy faktycznie jest zmowa, czy nie. Bo jeżeli byśmy wysłali jakiekolwiek zapytanie, to by firma nam musiała odpowiedzieć tak lub nie. Znaczy nie musi, nie wie, panie Mariuszu, nie musiałaby, są to prywatne firmy i nie musiałyby nam dawać odpowiedź, no, po prostu odpowiedzią byłoby to, gdyby przystąpiły, to znaczy się, że przystąpiły, natomiast no i wszyscy wiemy, że odpowiedź tutaj nie jest konieczna, bo byłoby to tylko i wyłącznie, mogłoby być to tylko i wyłącznie grzecznościowe zapytanie i za zainteresowanie naszą ofertą, nie moglibyśmy w żaden sposób niczego sugerować. Ale wtedy mamy pełną wiedzę, czy firma jest zainteresowana, czy faktycznie jest mowa, czy tylko jedna firma działa na lokalnym rynku. A my po prostu nic nie zrobiliśmy, moim zdaniem, nie wiem, takie mam zdanie. Panie wójcie, kierując pismo z zaproszeniem do udziału w postępowaniu, w którym wiemy, że istnieje podejrzenie, że może istnieć coś takiego jak zmowa cenowa. Znaczy nie możemy to mówić o zmowie cenowej w ogóle, tylko o zmowie ewentualnie terytorialnej. Tak. Możemy, no tak, ale no coś jest na rzeczy, jest jakiś problem, że firmy nie przystępują do postępowań. No coś na rzeczy jest. I w tym momencie, wysyłając takie zapytanie z prośbą o potwierdzenie, czy są zainteresowane, czy nie są zainteresowane udziałem w postępowaniu, troszeczkę ogranicza, można powiedzieć, ten utrudnia takim firmom, jeżeli by miały taką zmowę, czy tam podział, bo nikt nie chce mieć kontroli. I w tym momencie troszeczkę ze strony urzędu by była taka trochę prowokowanie, że jednak mimo wszystko złożyłyby ofertę. Lepszą, gorszą, ale złożyłyby. Z drugiej strony, zadając pytanie, czy są zainteresowane, jeżeli taka firma powie, że nie jestem zainteresowana składaniem, tak, to w tym momencie też ktoś się dwa razy zastanowi, zanim zrezygnuje z czegoś takiego. Ale panie Jacku. Więc... Ale jeżeli ta firma nic nie odpowie, to nadal jesteśmy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili. Tak, zgadzam się. Tylko tyle, że... Jeżeli nic nie odpowiedziała, to tylko, wszystko, żeby... Mamy czyste sumienie. My mamy czyste sumienie. Natomiast to, czy jest jakaś zmowa, czy nie ma żadnej zmowy, to tak jak powiedziałem, to kwestią będziemy interesować odpowiednie organy, żeby to one to kontrolowały. Kiedyś przejdziemy. Zgadza się, panu. To znaczy, moją propozycją byłoby to, żeby wysłać mimo wszystko takie zapytanie do firm, które są w okolicy, które świadczą usługi w okolicznych gminach, nie wiem, może to przy tak dużej skali, o której tu jest mowa, czy my zmienimy, że to będzie pół roku czy rok, jeżeli jest podział rynku, to nic nie zmieni. Z drugiej strony wysyłając takie pismo, dając jeszcze do wiadomości i przedstawiając, kto dostaje to zapytanie, między innymi bym chociażby zainteresował UOKiK. Sądzę, że zdecydowanie by miało to inne oddźwięki. Może by była nie tylko jedna, ale więcej tych ofert. W tej chwili to, co się stało, to złożyła jedna oferta firmy, zostało unieważnione postępowanie, ogłoszone ponownie, złożyła dokładnie ta sama firma. I wcale się w ogóle mnie to nie zdziwiło, że były dokładnie te same stawki. Co dalej, co jest dziwne, to ta sama firma, która u nas przystąpiła do postępowania przetargowego, obsługuje sąsiednie gminy i tam stawki są niższe. Pytanie dlaczego? Tego nie wiem. Ilość kilometrów jest pana Ale to jest kwestia logistyki, jak ten sam samochód przejeżdża tą samą drogą. Znaczy może to nie jest to, tylko dokładnie to, co powiedziałem. Jeżeli weźmiecie państwo pod uwagę to, że w niektórych gminach, na przykład gdzieś w gminach sąsiednich jest to 20 zł za segregowane i to jest od początku roku, a w naszym przypadku to będzie przez pół roku 27 zł plus 11, które doliczymy, to mamy 38. Biorąc w ten sposób wyliczenie, to okaże się, że mimo to zapłacimy, nasi mieszkańcy zapłacą przez okres o 2 zł na segregowanych mniej niż mieszkańcy ci, którzy podpisali miast czy gmin, gdzie była ta umowa podpisana z początkiem roku. To jest, ale to są liczby, na których możemy tutaj pracować. Panie Grzegorzu, ja to tu... Za pół roku ta cena nie pójdzie do góry.
będziemy zmuszeni podnieść na rok. Teraz a firmy mają zaraz za 20 zł na 2 lata. Jak się ubiorzemy u tego jednego, to tak będzie znaczy, dalej. Uzasadnienie dla tego, co pan wójt tu mówi, że płaciliśmy 11, teraz płacimy 27, bo będziemy, tak, być może. Tak, bo ta firma, która złożyła ofertę, chce sobie odbić to, co teraz mogła dołożyć, ale to nie jest... Ale to jest być może, no, gdybamy w tej chwili, tak. To nie jest w tym momencie argument dla innych firm, które działają na rynku, bo one nie muszą sobie odbijać u nas nic. Panie Jacku, tak? Zgadzam się w pełni z panem, dlatego też żeśmy pierwszy przetarg anulowali. Dlaczego jest tylko na pół roku, a nie na rok tutaj, bo tu jest zarzut, że no może gdyby był dłużej, to byłoby lepsze. No ja uważam, że robiąc to na pół roku, dajemy sobie szansę na rozpisanie długiego unijnego przetargu. Musicie państwo wiedzieć, że do kwoty miliona 200 tysięcy są to przetargi zwykłe. Natomiast przetargi, które przekraczają tą kwotę, to są już przetargi unijne. W związku z tym, że my w tym pierwszym przetargu założyliśmy, że stawki mogą skoczyć o 100%, skoczyły więcej i my wpadliśmy w ten pułap, unijny i nie mogliśmy rozpisać dłuższego przetargu, chcąc wprowadzić te stawki od 1 sierpnia, żeby opłaty były od 1 sierpnia wyższe, musieliśmy zrobić. To, co wspomniałem, przetarg unijny sam musi wisieć 45 dni w ogłoszeniu. Do tego jeszcze jest przygotowanie, należy zaznaczyć, że chyba jeszcze nigdy na terenie naszej gminy, w naszym urzędzie nie był robiony przetarg unijny, więc to jest jak gdyby nowe doświadczenie i nowe wyzwania dla pracowników. Jak i później, nie wiem jak długo trwa o tym, jak przetarg zostaje rozpatrzony i podpisana umowa, bo w tej kwestii żeśmy też jeszcze tego nigdy nie robili. Więc to byłoby czas pewnie około 3 miesięcy, zanim udałoby nam się te stawki wprowadzić. Dlatego jest na pół roku, ale to pół roku możemy gdybać, że może to być wyższa stawka za pół roku, ale możemy też gdybać, że tą stawkę dzięki temu, że zrobimy ogłoszenie na okres 2 lat i nie będziemy występować o kwotę miliona złotych, czy tam 700 tysięcy złotych do przetargu, tylko będziemy występować o kwotę prawie 3 milionów złotych, no to się okaże, że być może właśnie w ten sposób wiele firm większych z zewnątrz zainteresuje się tym, żeby te 3 miliony od nas przygarnąć. Ja jeszcze powiem jedno, bo jest tu kwestia też częstotliwości odbierania tych odpadów. Jedni mówią 3 tygodnie to jest dobrze, bo jest optymalnie, niektóre gminy mają co 2, niektóre mają co 4. No ale idąc w kierunku ceny, czyli po prostu, to ja mówię, tak jak w przetargach, cena dla wszystkich jest jakby w innych tematach jest cena najgorszym kryterium, bo to jest tylko cena, to jakie to kryterium, tylko cena. A jeżeli chodzi o przetargi na śmieci, no to wchodzimy w kryterium cenę, czyli idziemy w tym kierunku, żeby zbić, czyli musimy zmienić częstotliwość odpadów, czyli zmniejszyć. Panie Michale, rozmawialiśmy, że... Ale i tak właśnie drożej, i tak mamy zmniejszony wywóz wtedy. Najpierw należałoby myśleć w kierunku, żeby spróbować zbić tą cenę, a nie podwyższać, a dopiero myśleć. Bo nikt nam nie zdejmie, jak już mamy... przyjmiemy 27. Ale oczywiście mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że co 3 tygodnie były zbierane, jak rozmawiamy z mieszkańcami. Natomiast przy tej cenie, przy 4 tygodniach, obecnie, no to niektórzy mogą mówić, że dla nich jest za mało. A niektórzy będą mówili, że jest... Znaczy, panie Michale, pytanie to w takim razie, czy zmieniając regulamin, i nie wiem, czy jest w ogóle możliwe to, bo to nawet jak zmieniamy regulamin, to musimy dać go do zaopiniowania. Tak. Czy jest możliwe, że nie wiem, niektórzy mieszkańcy może będą chcieli co 2 tygodnie, a niektórzy będą chcieli co 4, tak? To będzie problem z takim właśnie, by trzeba było teraz zrobić ankietę, ile mieszkańców, wpisać to do przetargu, to nie, słuchajcie, nie, to nie. Ale panowie, o czym wy mówicie, to też Rada reguluje, regulamin przyjmuje i Rada mogła... Ale daje do zaopiniowania i on musi być zaopiniowany. Z tego co pamiętam, ostatnio jak był przyjmowany, to był kilkukrotnie wracał do nas, bo coś było niezgodnego. A to akurat to były inne sprawy, bo to chodziło o służby wojewody. Przepraszam, panie wójcie, mówi pan do tego dyrektora remontisu? Tak, pan powiedział, że 80... Rozmawialiśmy, znaczy... Służby.
face to face rozmawialiśmy, kiedy byłem u pana dyrektora tutaj oddziału sochaczewskiego. Kiedy z nim rozmawiałem, to powiedział, że tak, ceny będą około 100% wyższe niż były, natomiast oferta została przysłana taka, jaka została i nie mogę z nią polemizować, wie pan. Nie rozumiem. Złożona została oferta, natomiast co innego było powiedziane, co innego było zrobione. Spróbowaliśmy się spotkać z panem Borkiem po pierwszym przetargu, no był na urlopie w zasadzie. Za każdym razem, kiedy chcieliśmy się spotkać, to był na urlopie. Natomiast też dziś, bo można zarzucać tutaj, pan Stefan zarzuca, że można było wcześniej może usiąść do regulaminu. Rzeczywiście można było, tylko że czy wtedy już, czy na pewno mielibyśmy niższą cenę, bo dziś, kiedy mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli tą stawkę nową mamy zrobioną i kiedy zrezygnujemy z jakiegoś odbioru gabarytu, bo mimo to, że żeśmy zrezygnowali, no jak z iluś kilogramów żeśmy zrezygnowali, z iluś kilogramów z jednego odbioru gabarytu żeśmy zrezygnowali w pierwszym przetargu, a mimo to cena była dwa razy taka. Więc wydaje mi się, że dziś mamy prawo do tego, domniemywać, że jeżeli zmniejszymy, że nie co 3 tygodnie, a co 4, na przykład taka będzie decyzja Rady, to wtedy będziemy mogli liczyć na zmianę też ceny. Natomiast tak, no to też byśmy wróżyli trochę z fusów, bo by powiedzieli, no mimo jakbyście nie zmniejszyli, to byłoby jeszcze drożej, tak? No, jesteśmy po, no, trudno jest dzisiaj wypowiedzieć, jakby było tak naprawdę, no bo dzisiaj jesteśmy już na etapie przed faktem, który dzisiaj będziemy podjąć. W ciągu pół roku nie możemy umowy zerwać. Możemy z karami pewnie. Jakby się ktoś z karami zawsze są kary. Ale teraz nie, panie, ale zrobili. Panie Grzegorzu, sąd zawsze jest po stronie, chyba w tym przypadku, no, firmy, nie wiem jaka tam była uzasadnienie tego wyroku sądu, że tak do tego podszedł, ale tak było. Natomiast ja uważam, że 6 miesięcy to jest i dużo, i niedużo. Przy tych wyliczeniach, o których tutaj wspomniałem, to i tak uważam, że te wyliczenia są na korzyść. Natomiast podejmiecie decyzję, ale ja jestem za tym, żebyśmy dali szansę przygotowania dużego przetargu i spróbowali zrobić wszystko, żeby po nowym roku te ceny były inne. Panie wójcie, czy ta cała ustawa śmieciowa i obowiązek ciążący na gminach już trwa kilka lat, czy my wiemy, ile tak na dobrą sprawę ton tych śmieci jest odbierane z naszej gminy? To jest 1000, tak jak powiedziałem, było to w opisie przedmiotu zamówienia, to jest 1100, około 1100, bo tam zakładamy plus tam gorstu ton. Około 1100. Ale to są dane gminy, to są dane, które otrzymujemy z firmy, która zbiera odpady. To jest z tych statystyk, które oni przedstawiają, z tych sprawozdań z tego. Czy jeszcze jakieś pytania są ze strony Rady, sugestie, uwagi? Proszę Państwa, jeżeli nie ma, to ja sobie pozwolę przeczytać projekt tej uchwały i przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 10/51/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Baranów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6j ust. 1 punkt 1, artykułu 6k ust. 1 ust. 2, ust. 2a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Ustala się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości określonej w paragrafie 1 ust. 2 lub ust. 3. Punkt 2.
ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 27 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Punkt trzeci. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 187/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Baranów. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała podległa ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od 1 sierpnia 2019 roku. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały? I tak, proszę państwa, według listy. Pan Roman Bodyk. Proszę państwa, w związku z tym, że uważam, że przygotowanie tej uchwały, przygotowanie tego przetargu wykazała się tu gmina wielką niestarannością, ja się wstrzymuję od głosu. Pan Bućko Paweł. Jestem na tak. Pan Ciołek Jan. Jestem na nie. Pan, przepraszam, pan Fabisiak Grzegorz. Wstrzymuję się. Pan Konarski Witold. Wstrzymuję się. Pan Sadoś Stefan. Jestem na nie. Pan Skowronek Marcin. Tak. Pan Szymańczak Dariusz. Wstrzymuję się. Pani Warziak Teresa. Jestem na nie. Pani Wiśniewska Agnieszka. Jestem na nie. Pan Ziomski Jacek. Jestem na nie. I pan Rzeczkiewicz Marek. Wstrzymuję się. Ponieważ, proszę państwa, ja nie mam dzisiaj pomocy w głosie tutaj mojej wiceprzewodniczącej. Poczekajcie. Tak, proszę państwa, chwilę proszę cierpliwości. Ja sobie tu odznaczę sam. Pan Paweł Bućko wstrzymał się, tak? Na tak. Na tak. Pan Jan Ciołek? Nie. Jest lista. Pan Fabiciak Grzegorz wstrzymał się. Proszę. Pan Konarski Witold. Już powiem. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w takim razie głosowanie wygląda w ten sposób. Wstrzymało się 1, 2, 3, 4, 5 osób. Przeciw było 3, 4, 5 osób i za głosowało 2 osoby. Także proszę państwa, uchwała została odrzucona 5 głosami w stosunku do 2 za. Nie wiem, panie skarbniku, czy w takim wypadku uchwała druga jest przedmiotowa, czy... Jest. Komisja rewizyjna odniosła się pozytywnie częściowo do budżetu uchwały budżetowej. Między innymi jest tutaj kwota 16 800 przeniesienia środków między działaniami administracji budżetowej, tak naprawdę, że po prostu w tej chwili wpłynęły wnioski od dyrektorów szkół, odnośnie wypłat nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce zgodnie z uchwałą Rady Gminy, która, tak powiem, określała zasady przyznawania. To uchwała nr 5/23/2015 Rady Gminy Baranów dnia 25 marca 2015 roku, ona była później zmieniana, niektóre zapisy zostały zmienione. Chodzi o to, że zabrakło nam na sfinansowanie tych nagród, a wiem, że w koniec roku chcieliśmy, żeby po prostu chociaż tą uchwałę przyjąć w tej części właśnie dotyczącą przeniesienia środków. Ja tu w międzyczasie przygotowałem taki projekt uchwały i może pozwolę pan przewodniczący, że chociaż do tej treści się ograniczy. Znaczy rozumiem, że projekt uchwały jest zmiana tego projektu uchwały w stosunku do tego, co tak, mamy. Tak, skreślałem po prostu tam, gdzie nie będzie zmieni, w tej części, co nie dotyczy śmieci. Właśnie śmieci. Także tylko jeśli chodzi o projekt uchwały. Ponieważ ta uchwała 51, że tak powiem, wypada, więc uchwała w sprawie zmiany miała numer 10/51/2019 Rady Gminy Baranów dnia. Nie, panie Kazimierzu. Uchwała ma numer tamta, no bo nie została podjęta. Tylko nie została podjęta. No to po prostu nie tego nie będzie. Ale numer jest. Numer jest. No dobrze, ja nie będę. No i mamy tutaj znów, panie wójcie,
mecenasa. Nie wiem, jak to jest, ale... Według mnie uchwała była, że nie została podjęta, to... Panie skarbniku, uchwała musi być, bo uchwała idzie przecież do wojewody, jako uchwała, którą... Nie, idzie czy nie idzie? Nie idzie. Nie została podjęta, podjęta. Ale to, żeby nie została podjęta, to musi mieć numer, bo nie możemy bez numeru czegoś podejmować, że zostało... Dobrze, dobrze. Nie będę się tutaj Rady Gminy Baranów dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ust. 4 ust. 9 litera D oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w tekście nr 2019 roku pozycja 506 oraz artykuły 211, artykuły 212, 214, 215, 217, 235, 236, artykuł 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, tekst nr 9 ustawy 2019 roku, pozycja 869. Rada Gminy Baranów uchwala co następuje. I przede wszystkim paragraf pierwszy, skreślany punkt pierwszy. Uchwale budżetowej gminy Baranów na rok 2019 nr 4 łamane na 17 łamane na 2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany. I skreślamy ten punkt pierwszy, czyli obecnie punkt drugi otrzymuje numer 1. I zmienię. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy następująco. Zmniejsza się wydatki o kwotę 16 800 zł. I punkt drugi, zwiększa się wydatki o kwotę 16 800 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26 962 380 zł. Było 27 422 368 zł 38 groszy. I w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16 800 zł oraz zwiększa się o kwotę 16 800 zł, to jest do kwoty 23 060 47 077 74 zł 74 groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały, bo to będzie załącznik numer 1, zmieniający załącznik numer 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmian planu i kolejne punkty się skreśla. Także. I teraz będzie paragraf 2, po prostu również nie będzie obowiązywał, ponieważ dotyczy to właśnie wpływów i wydatków dotyczących opłat dochodów i wydatków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka część uchwała, czyli paragraf 7, ustęp 3 właśnie uchwały budżetowej, więc to również skreślamy. I dotychczasowy punkt paragraf 3 otrzymuje zmienię paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Baranów. I paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie Tadzie, mam takie pytanie. W punkcie pierwszym na pierwszej stronie jest zmniejszenie wydatków do kwoty 16 800, a w uzasadnieniu na drugiej stronie, w drugim punkcie jest przeniesienie wydatków do kwoty 18 800. To jest 2018. To jest pomyłka. W uzasadnieniu. Zamiast 18 800 powinno być 16 900. Tak, tak. 16 900. Tak, tak. Czy jakieś pytania są jeszcze do tej uchwały? Jeżeli nie, pan Stanisław chciał coś się spytać? Tak. Proszę. Czy istnieje możliwość wykazania, że to jest zmowa cenowa? Ponieważ... Ale to już jesteśmy dalej. To już jesteśmy w innej uchwale. Panie Stanisławie, za chwilę będą sprawy różne i może w sprawach różnych jeszcze o tym porozmawiamy. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania drugiej uchwały, uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Baranów na rok 2019. I tak, proszę Państwa, podług listy. Pan Roman Wodych, jestem za.
pozytywna w tej części, bo pozytywna. Aha, rozumiem, pan Jacek tutaj przypomina, że akurat w tej części tej uchwały była opinia Komisji Budżetowej pozytywna, to do państwa radnych. Przechodzimy do głosowania, proszę państwa, według listy. Pan Roman Bodych, jestem na tak. Pan Wódzko Paweł. Tak. Pan Ciołek Jan. Tak. Pan Fabisiak Grzegorz. Tak. Pan Konarski Witold. Tak. Pan Sadoś Stefan. Tak. Pan Skowronek Mariusz. Tak. Pan Szymańczak Dariusz. Tak. Pan, pani Bardziak Teresa. Tak. Pani Wiśniewska Agnieszka. Tak. Pan Ziomski Jacek. Tak. I pan Rzaczkiewicz Mariusz. Tak. Proszę państwa, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu bardzo za głosowanie. Proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego, sprawy różne. To może panie przewodniczący, jeżeli można, to... Już panie wójcie, oddaję głos. Proszę bardzo. Szanowni państwo, ponieważ podjęliście decyzję o nieprzyjęciu uchwały podnoszącej stawki śmieci, chciałbym po pierwsze poprosić, zrobię oczywiście wszystko, co będzie możliwe, żeby śmieci były odbierane w lipcu, ale chciałbym, żeby będący tutaj sołtysi, jak i będący tutaj radni, no również informowali mieszkańców, że w miesiącu lipcu i również pewnie w miesiącu sierpniu mogą wystąpić problemy z tymi odbiorami, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli, jaka jest sytuacja, jak i również o tym my na stronie internetowej poinformujemy, gdzie można odwieźć jakie nieczystości na ulicę Czystą do Żerdowa. Słuchając państwa wypowiedzi, doszedłem do wniosku, że nie możemy rozpisywać w tej chwili kolejnego przetargu. Będziemy się przygotowywać do przetargu unijnego, ale jednocześnie musimy rozpocząć pracę nad z regulaminem utrzymania czystości w gminie, bo od tego należy zacząć, żebyśmy mogli mówić o zmianach. W związku z tym no, muszę pozorować, że pewnie ciężko będzie nam zrobić sobie wakacje w tym roku, ale są to rzeczy bardzo ważne i musimy nad nimi szybko popracować, żebyśmy naszych mieszkańców nie zostawili ze śmieciami na ich posesjach. Więc rozumiem, że taka jest deklaracja tutaj Rady i że rozpoczynamy pracę, przygotujemy projekt uchwały odnośnie nowego regulaminu zbioru odpadów. Tak mam to rozumieć. Natomiast tak padło pytanie od pana sołtysa, czy możemy wykazać, że jest to zmowa cenowa. Ja tu jeszcze raz powtarzam, na pewno nie jest to, nie możemy mówić o zmowie cenowej jakiejkolwiek, dlatego że zmowa cenowa byłaby wtedy, gdyby kilka firm złożyło jednakową ofertę. Natomiast raczej jesteśmy na takim etapie, że możemy domniemywać, bo tylko tyle, że rynek został podzielony przez największe firmy, które odbierają śmieci między siebie i nikt nikomu nie wchodzi w drogę, w jego teren. Stąd też wynikają tak drastyczne podwyżki cenowe. I tak jak tutaj wspomniałem przed głosowaniem, że oczywiście zawiadomimy odpowiednie urzędy, żeby to skontrolowały, bo nie my jesteśmy od tego, żeby kontrolować. My możemy tylko i wyłącznie zwracać na coś uwagę, co nam się nie podoba. I rozumiem, widzę kiwnięcie głową, czyli rozumiem, że to, co powiedziałem, czyli odnośnie o tym, żeby przygotować nowy projekt odbioru, jest przez państwa akceptowalny. Mam taką tylko, może nie uwagę, ale jak gdyby taką sugestię, żeby wszelkie uzgodnienia z instytucjami, na które my nie mamy wpływ, były przed nim zajmie się tym Rada i powiedzmy alternatywy, bo coś z tego, że my przykładowo przyjmiemy, że możemy odbierać te śmieci w regulaminie co 4 tygodnie, skoro, przepraszam, sanepid może powiedzieć nie, tak nie może być. I inne instytucje. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, nad czym możemy pracować jako Rada. Bo ja pamiętam, kiedy ten regulamin był uchwalany, w bólach to się rodziło. Z jednej strony słyszane było, znaczy słyszane, czyli znów na zasadzie jedna pani, drugiej pani,
że sanepid to zaakceptuje. Okazało się, że to, co przyjęła Rada, sanepid później mówi, nie, w tej formie to nie może być. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli jako Rada, co możemy, czego nie możemy, jakie alternatywy, bo nie na zasadzie, że coś musimy, bo znaczy, takie rzeczy to znaczy, musimy, to tylko dwie rzeczy. Niewiele rzeczy z tego regulaminu będzie się zmieniało, niewiele rzeczy pewnie. No, najprawdopodobniej no, to już będzie tutaj Rada musiała podjąć decyzję, czy zrezygnujemy w ogóle z odbioru wielkogabarytowych rzeczy celem odwożenia ich do PSZOK-u przez mieszkańców. To jest raz. I druga rzecz, co inne gminy stosują, czyli odbiór co 4 tygodnie, nie co 3, tylko co 4, i to może nam zmienić cenę. Zwrócono tutaj uwagę, to, co też powiedziałem, że będziemy, jak ogłosimy ten przetarg, to będziemy go ogłaszać również na prywatnych portalach, nie tylko na portalach publicznych, państwowych, tylko będziemy to również robić przez firmy typu Oferteo, czy B2B, czy tym podobne rzeczy, żeby do jak największej grupy trafić. Panie Wójcie, mam taką prośbę. Jako, że istnieje konsekwencją tego, że nie została podjęta ta uchwała, może się stać CTK, że firma zacznie odbierać kosze. To, o czym była mowa na komisji. Miałbym prośbę, żeby wcześniej się przygotować do tego i poinformować mieszkańców, żeby zweryfikować, bo niektórzy mają swoje kosze. Właśnie. Kto ile rzeczywiście podpisał? Kto musi oddać te kosze, żeby nie było sytuacji, że zostaną kosze odebrane prywatne. Z drugiej strony pytanie, czy nie byłoby jakimś takim wyjściem naprzeciw dla mieszkańców, gdyby właścicielem tych koszy, nie wiem, były dofinansowane zakup tych koszy, żeby te firmy potencjalne, które będą przystępowały do postępowania później przetargowego, żeby nie musiały sobie kalkulować tego, że muszą dostarczyć te kosze. No bo to też jest jakieś tam wyzwanie, jakieś koszty. Panie Jacku, tak? Ja nie wiem, odpowiem panu pewnie w pewnym sensie. Ja nie wiem, jak jest w tej chwili przy tym ostatnim rozdaniu koszy, ale na przykład te kosze, które ja posiadam, to kiedyś też Remondis mi dostarczył, ale one po iluś tam latach przechodziły na moją własność. Ale tego nie wiemy. Także wydaje mi się, że to w większości to będzie tak, bo przecież... Ja mam dwa kosze. Jeden wiem, że dostałem z Remondis, a jeden sam musiałem kupić, tak? No więc wydaje mi się, że to nie będzie problemu i... Oczywiście. Panie Wójcie. Ja mam kosze, które jeszcze są z prywatnej mojej umowy. Szanowni Państwo, jeżeli kiedykolwiek, bo ja tego nie wiem, bo tego nie sprawdzaliśmy, jeżeli były wydawane kosze przez firmę Remondis bezpośrednio, no to firma Remondis powinna mieć spis tego, co komu dała. Jeżeli to były wydawane kosze przez Urząd Gminy, to wówczas w Urzędzie Gminy powinny być taki spis, kto dostał. Nie wiem, czy coś takiego jest. Do tego dokumentu ja nie dotarłem i nie zaglądałem. Być może jest, ja nie mówię, że go nie ma, ale ja go nie widziałem, więc to jest temat do sprawdzenia. To znaczy intencją jest to, żeby przygotować mieszkańców do tego. I tak jak pan wójt wcześniej powiedział, żeby zarówno sołtysi, jak i my razem przekazali mieszkańcom, że istnieje takie zagrożenie, że te śmieci nie będą, to żeby przygotować właśnie oprócz informacji, żeby pójść z konkretną ulotką, żeby w ogóle przekazać tym mieszkańcom, że taka sytuacja może mieć miejsce i dlaczego do tego doprowadziliśmy przede wszystkim. No bo to jest w tym momencie poniekąd też... Bierzemy na swoje barki. Tak, to my nie podjęliśmy tej uchwały, tak? Myślę, że w ciągu tygodnia dam konkretną odpowiedź, co udało mi się załatwić, czy uda mi się cokolwiek zmienić odnośnie tego, znaczy na pewno nie przetargu, tylko być może przedłużenie w jakiś sposób umowy, która była na jakichś innych zasadach. Albo na zasady negocjacji, jak przystąpił Teresin. A Teresin był w innej sytuacji. Teresin miał ważną jeszcze umowę. I oni po prostu, firma Remondis, my mamy ważną tylko do końca czerwca. I do końca czerwca nam Remondis nie chce podnosić ceny, dopiero nam chce ją podnieść od 1 lipca, dlatego 1 sierpnia. Pytanie, czy na ten jeden miesiąc nie można w takiej formie pozaprzetargowej przedłużyć? No bo jednak są przepisy prawa, które umożliwiają w pewnych sytuacjach przedłużenie. Spróbujemy coś... Na tych poprzednich warunkach, ewentualnie nieznacznie wzrosły. Tak? Znaczy, ja mogę powiedzieć, jeżeli z punktu widzenia każdej prywatnej firmy przedłużenie na tych warunkach, które były dobre przy tak znaczących podwyżkach na rynku, to będzie trudne. Być może uda nam się coś załatwić. Mamy to szczęście, że w przyszłym tygodniu mamy sesję Rady, więc być może uda mi się do tej sesji coś wynegocjować
i wtedy usiądziemy, właśnie przedłużymy umowę na okres, nie wiem, miesiąca czy dwóch, z jakimiś stawkami, które będą do zaakceptowania przez stronę firmy obecnie obsługującej i które będą pozwalały tutaj też przyjąć uchwałę Radzie. Natomiast na tą chwilę to jest tylko i wyłącznie gdybanie, dam odpowiedź na przyszłej Radzie, dam pełną odpowiedź na ten temat. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś są pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo, zamykam 10. sesję Rady Gminy Baranów. Mieszkańcy wsi Polędy Baranowskie Dobny odnośnie tego odcinka, utworzenia nowego odcinka instalacji wodociągowej. Bo dostali mieszkańcy odpowiedź, że w tym roku niestety nie uda się tego zrobić. Rozmawialiśmy na ten temat na komisjach i była akceptacja ze strony Rady i wydawało mi się, że to będzie zrobione dla nich. Czy to jest prawda, że... Tak, panie Janku, tak, to jest prawda. Poinformowałem i ja chciałem powiedzieć, że no były podejmowane uchwały odnośnie tutaj kanalizacji. Ja szeroko informowałem i Komisję Budżetową, i Radę o tym, że środki na wodociągi w ogóle nie zostały zaplanowane na ten rok przy budżecie. W związku z tym jedyną szansą było to po prostu połączyć z tą inwestycją kanalizacji w Bronisławowie. Natomiast no tutaj Rada podjęła twarde zasady, żeby pomniejszyć zakredytowanie się i wszystkie pieniądze, wpływy ewentualne do budżetu, żeby one poszły na spłatę kredytu jak najszybciej. W związku z tym nie posiadamy dzisiaj wolnych środków na to, żeby ten kawałek zrobić. Ja rozmawiałem z mieszkańcami, poinformowałem, że na przyszły rok w budżecie na pewno na wodociągi będzie zaplanowana kwota i mam nadzieję, że cieszę się bardzo, że pan tutaj to zwrócił uwagę, bo znów będą pewnie duże dyskusje na temat, w co inwestować, i uważam, że tych spraw wodociągowych w naszej gminie jeszcze jest dosyć sporo niedociągniętych i na tym trzeba będzie pomyśleć. Na tą chwilę przy obecnym budżecie jest to po prostu nie do wykonania. Dobra, dziękujemy. Spotykamy się jutro, proszę Państwa.